Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Sprawdziłem sobie listę misji na fandomie, jest ich z tego co widziałem łącznie około 12 albo 14, bo są włącznie z poboczniakami. Samych misji głównej jest chyba 10, mamy już 2, 4, 5, no to możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy już w połowie gry. Tak więc zobaczmy, jak to pójdzie nam dalej z kopalnią. Kopalnia w Ripton od dawna działała na pół gwizdka i groziło jej całkowite zamknięcie. Zujew przejął ją, gdy tylko zjawił się w mieście i od tego czasu rządzą tam jego okrutne sługusy, utrzymując porządek i wysoką wydajność dzięki niewolniczej pracy górników. Wkrótce kopalnia zajęła przynosić zyski i szybko stała się ważnym źródłem dochodów dla przestępczego Imperium Zujewa. To oczywisty cel, bo bez tych pieniędzy Zujew nie może liczyć na lojalność swoich ludzi. To jest coś ciszy trochę. Okej. Zujew nie mógł wysłać swoich normalnych zbirów z bronią palną do ochrony kopalni. Jeden niefortunny strzał i całość mogła eksplodować lub się zapaść. Dlatego też sprowadził pomoc z zewnątrz. Klan Trebejków, którego członkowie od pokoleń zamieszkują okoliczne lasy i dobrze wiedzą, jak obchodzić je z toporami. Proszę, czy nie będzie można strzelać? Twoi ludzie również zostaną zmuszeni do pozostawiania broni na powierzchni. Możecie zabrać tazery i wszelki inny sprzęt, który poskromi tych przestępców, bez spowodowania zapadliska lub zapruszenia ognia. Winda, którą można niepostrzeżenie dostać się na dół, może pomieścić jedynie 3 policjantów. Musisz więc ukończyć tę misję z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Podłóż ładunki w 2 miejscach na pompie i rejonie wiertniczym. Wybuch pompy spowoduje zalanie kopalni i wszelkiego znajdującego się w niej sprzętu, zaś niekontrolowana eksplozja w obszarze wiertniczym sprawi, że całe to miejsce na zawsze zostanie pogrzebane pod tonami rudy i skały. W kopalni będą zapewne zwykli górnicy. Spróbuj ich aresztować, aby nie zginęli w eksplozji. Na pewno nie chcesz śmierci niewinnych cywili, po wszystkim wypuścimy ich na wolność. Paczka. Pewnie tak samo jak ja, nie lubicie anonimów. Pozwólcie zatem, że się przedstawię. Jestem szeryfem Sharpwood. Okej. Ale teraz mówimy o Warrenie Nashu, a.k.a. Jacku, Boydzie, czy jakimś innym szeryfie. Bo nie pamiętam, czy Jack jest dalej szeryfem. Czy on jest szeryfem, czy on jest tylko, wiecie, na tej komendzie, której był w dwójce. Zobaczymy, jaka będzie podpiska. Więc dobra, jeszcze raz. Jestem szeryfem Sharpwood. O waszej walce z przestępczością jest dość głośno. Na pewno wiecie, że Ripton jest poza moją jurysdykcją. Inaczej moi ludzie z Sharpwood walczyliby ramię w ramię z wami. Strzelanina, jaka wywiązała się między naszymi ludźmi, była wielkim nieporozumieniem. Żałuję, że do niej doszło i jestem gotów wszystko wam wynagrodzić. Podobno chcecie dopaść ludzi Wiktora Zujewa, nawet tych ukrywających się w kopalni. Przydadzą się wam materiały wybuchowe, żeby zawalić tę dziurę, a tych mam pod dostatkiem w starym wojskowym magazynie. Dorzucę nawet kilka tazerów. Czyli na pewno... O tak, już jest. Czyli to Jack wysyła. Wiem, że to niewiele w porównaniu do tego, czego wam potrzeba. Skoro chcecie dopaść Zujewa, mam władzę i może zapłacić za solidne wsparcie. Kto wie, może jutro uzna, że Ripton jest dla niego za mała. Co wtedy? Uważam, że Zujew to nasz wspólny problem. Jeśli uda się wam za nim zająć, dołożę wszelkich starań, aby upewnić się, że prawo jest po waszej stronie. Wasz kolega Warren Nash. Ja pierdzielę, Jack, co ty kombinujesz? To jest moje główne pytanie. Bo nie ma bata, że Jack teraz czegoś nie knuje. Znaczy, knuje, czy tam czegoś nie kombinuje. Znaczy, wiadomo, prawie na jedno wychodzi. Bo nie ma szans, żeby Jack to robił tak po prostu z dobroci serca. Albo bo pamiętajcie, że w trzeciej misji fabularnej, czyli tej z tym pierdolonym ranchem, znalazłem informację, że Warren Nash, czyli właśnie Jack Boyd, miał się spotkać z tym gościem od Zujewa, którego tam aresztowaliśmy. Czyli miała być między nimi prawdopodobnie jakaś umowa ogarnięta, ale my przeszkodziliśmy w tym. Tak więc, ciekawe, co takiego się tutaj na końcu wydarzy. Ale na razie ogarnimy sobie tego poboczniaka. Mój syn Georgie przez wiele lata. Kolejna literówka w polskim tłumaczeniu.
Mój syn George przez wiele lat pracował jako kierownik zmiany w kopalni Ripton. Gdy przejęli ją ludzie z Ujewa, zaczęli robić wszystko po swojemu. Wydłużyli zmiany, zwiększyli docelową wydajność zakładu, obniżyli pensje i wysłali jakichś dzikusów z siekierami, by pilnowali kopalni. George postanowił otwarcie się temu sprzeciwić, ale jeden z tych oprychów bił mu siekierę w pierś. Ała. Inni górnicy powiedzieli mi, że ciało mojego chłopca zostało wrzucone do pompowni prosto do wody. Odzyskaj proszę ciało George'ego, żeby mogła go godnie pochować. Przeszukaj pompownię, by znaleźć ciało syna Caroline i dostać się do punktu ewakuacji. O kurde. No i dalej 3. Kurde, no to jest ten problem, że ja kurde nie mam teraz tych, ale ja nie chcę tych najsłabszych dawać. Ja tu właśnie potrzebował właśnie Bugi, Allardyce'a i Rogue. Ja nie mogę tych najsłabszych wysłać. Znaczy dobra, no Bugę akurat mogę sobie odpuścić, a na przykład Puna bym mógł dać. Dobra, on ma cierpliwość. Oni też mają, ale zobaczmy te rezerwy teraz. Najpierw tych najsłabszych. On nie. Panini ma cierpliwość, to jest dobre. Priscilla, no ona niestety nie ma. Czyli dobra, ewentualnie, żeby sobie Allardyce odpoczął, to możemy tutaj Paniniego wysłać, bo on właśnie przez to, że ma cierpliwość, mówię, tutaj zatrzymaj i tak dalej, to takie pół biedy. Ogólnie jest naprawdę bardzo przydatny talent, ale no jednak warto, żeby sobie odpoczęli tutaj ci, co jeszcze nie robili. No Bun też musiał w sumie odpocząć, no ale on ma cierpliwość i ma to. To mi się naprawdę przyda. Nie ma jeszcze tutaj siłę perswazy, więc no do tego bonus, nie? Dobra. Jeszcze raz. Broń. Tak, broń jest zablokowana. Nie mogę żadnej broni palnej dać. Mogę im dać pancerze. Czemu nie? I przedmioty. Pistoletów nie mogę. I tutaj. Tłumik niepotrzebny. Mogę wziąć taser. Czy ja chcę granat? Mogę wziąć pałka na wszelki wypadek. Apteczka zawsze się przyda. Jeden wytrych. No i, nie. I nożyk, skoro nie mogę niczego innego zabrać, tutaj mi nożyk. Teraz tutaj raz, dwa. Taser, pałka, nożyk, apteczka, granat i wytrych. BZW. No i tutaj to samo. Ten pancerz. Tazer, granat, pałka, apteczka, nożyk, tych. No i dobra. Zobaczmy, jak to wyjdzie w praniu. O, okej, okay. Jesteśmy od razu w kopalni. To mi się akurat podoba. Miałem przez chwilę wrażenie. Przez chwilę myślałem, że może. O, to jest łatwe ciało, które mamy zgarnąć. Przez chwilę myślałem, że może będziemy musieli, wiecie, przedostać się przez tego. Jezus, przedostać się. W sensie myślałem, że będziemy musieli dostać się górą najpierw do kopalni, a potem zejść, no ale... Skoro nie, no to tym lepiej. A jak tak patrzę, to misja zapowiada się na krótką. Dobra, pytanie, ilu tu jest ludzi tak naprawdę? Jest dobra, Bun. Przed tego... Oho. No proszę, tu już mamy kogoś. Dobra. Poczekaj. Żeby jedną turę zużyć, to ty się przesuń tutaj. Mini, ty... Ty może idź tutaj. No. A, kurde. Okej, to nie. Ten niech też stoi. Okej. Dobra, nie no, nie ma bata, żeby mnie tutaj zauważył. A jednak. Dobra, ale to jest dopiero początek, więc okej. Okay. Jak tu się coś spieprzy, to zawsze przy dobrych wiatrach w kolejnej turze go ogłuszę i skuję od razu, więc wiadomo. To jeszcze jest takie pół biedy, więc to jeszcze biorę na klatę. No i Rogue, ona nie stanie tutaj. Okay, kończymy turę. Wszyscy mają cierpliwość, więc... Będzie... Okej, okay, nie ma afery, to jest dobrze. To jest bardzo dobre. I to nie jest też ten twardy gościu, więc... No. Co, ktoś jeszcze tam jest? Ktoś jeszcze tam jest? Dobra, no to... Przeczekajmy to.
Dobra, z tego co kojarzę, to tu... Przecież nie, czekaj! Czekaj, nie, dawaj. Podejdź. Bez tego tych dwóch. On ma taser. Więc kontynuuj. I teraz tak, temu pałą w ryj. Na temu... Jezus! Boże, pomyliłem opcję, ale jak dobrze, że to się udało. Kurde mać, bo miałem chciał go stazerować jego przypadkiem, dałem mu te łapy. Dobrze to zajarzyło. Okej. Oddaję, tu jest aż trzech. Dobra, ale ten na razie nie ogarnia. No to ten dostaje pałą. A ten dostaje... tazerem. Co? Jakim prawem to nie zadziałało? Nie no, to już jest jakiś żart. Dobra, to już chyciło. Dobra, to jest dopiero druga tura, więc na razie nie chcę chyba zużywać. Mogę dać ewentualnie. Czujność podświetla wszystkich na mapie. Tutaj zgarniam wszystkich w zasięgu wzroku. Co, w zasięgu wzroku? W polu widzenia. Okej, dobra, to chcę wytestować. Robiłem sobie taktyczny zapis. Bo zobaczmy, my w polu widzenia mamy aktualnie tych czterech i tych dwóch. Więc zobaczmy, czy to się uda. Ale jestem jeszcze właśnie, najpierw przetestujmy sobie tak, zobaczmy ilu tu jest typiarzy. Łoć, o kurwa mać, ile tu jest ludzi. O kurwa mać. To w sumie wypadałoby to przyoszczędzić chyba. No później... chociaż w sumie jestem tak rozstawieni, że to nie będzie trzeba. Dobra, no ale mam przynajmniej szybki scout, jak tutaj to wygląda z ludźmi, więc dobra. Wczytujemy. I zobaczmy, czy to zadziała tak, jak właśnie myślę, że zadziała. Szok i przerażenie. Ci zgarnięci. I ci też! Dobrze. Także pięknie. To Rogue, ty się w takim ra... Arapapa! Parapapapa! Teraz to, czy ja chcę podejść tu i mieć jeszcze tego w bonusie? Tak, chyba chcę, bo to aż, jak już wydaje tyle punktów na taką akcję, to aż szkoda jej nie rozszerzyć. Nie, kontynuuj. Mamy go? A, nie mamy go jednak w polu widzenia. Dobra. W takim razie, jakoś go nie mamy w polu widzenia, jednak, szkoda, chyba że tu ją postawimy, zobaczmy, bo tu powinien być w polu widzenia, kontynuuj. Gacie. No, i teraz szok i przerażenie. No i co, wszyscy zgarnięci. Jedyny minus te... A, dobra, czyli albo ten w takim razie. Chyba to nic odwrócony tyłem, to raczej nic się takiego nie wydarzy, więc... O, on się nie ruszy jeszcze. To jeszcze lepiej. Dobra, Rogue, podejdź. I zbadaj szafkę. Apteczka, okej. Dobra, ja na nich czeka. Panini jest z tej strony. To zgarnij tutaj. Piersióweczkę. A Tybun, ty podejdź tu. Jezu, jak na złość, no. Dobra, kończymy turę, żeby wszyscy mieli po trzy ruchy. Kurde, jak się nie będą w ogóle ruszali z tego, co jest, to jest jak najbardziej na plus dla mnie. Tutaj mamy co? Jakiś... Że nie wiem, czy to jest dezodorant, czy coś innego. Na zamiastu gry, że to jest coś ala dezodorant, no ale właśnie nie jestem pewien. Dobra, teraz Rogue. Okej. Zobaczmy. 50 na 50, że go
co trzymamy od razu. Dobra, tu wolę mieć akurat zapis zrobiony. Spróbujmy. No niestety się nie udało. A minus właśnie, to jest taki minus, że niestety, ale kiedy chcemy zrobić tę akcję, to nie możemy jej robić dwa razy z rzędu. Bo w momencie, w którym ponawiamy tą akcję, to jak wiadomo jest mniejsza szansa, że coś, że go zatrzymamy. Kurwa mać! Weź to złap! Że z 50 na 50! I piąta próba to już jest chyba. Co, to 6 razy sztuka? Nie, jednak nie. No, kurwa mać! Ile razy mam 50 na 50 można, kurwa, mieć tak zjebane? Jesus fucking Christ! Ty dwa maturami, dwa ruchy przejść tutaj. Mamy typiarza. Jednego, co niestety tylko w zasięgu wzroku, no ale trudno. Okej, ten się ruszył. Dobra, czy ja chcę Buna wysłać tutaj, czy ja chcę go wysłać tutaj do niego na pomoc? Może niech jej pomaga. Chociaż no nie powiem, wolałbym chyba go tam wysłać, no już trudno. Dobra, ona niech teraz tutaj sprawdzi, co jest w tej szafce. Okej. Szafeczka. A w niej mała apteczka. Jeszcze zrymowałem. Ona nie będzie miała akurat w kolejnej turze trzech ruchów, no ale trudno. Kurde, i ten się zainteresował naprawdę. Oby nie na długo. Dobra, tutaj na wszelki wypadek też taktyczny zapis. Dobra, co, jak to wygląda? Mam granat, ale granatu nie chcę zużywać. Taser, taser jest gotowy. A, i on ma bombę! Czekaj, czy oni mają wszyscy? Ona ma... Dobra, okej, to wszyscy mają bomby, tyle akurat dobrego. No kurwa, are you fucking serious? Zeruję tego i tego ogłuszę. Done and done. Teraz miejmy nadzieję, że to się nie spierdoli, nie? A w razie... Dobra, w razie W to cofnę jeszcze dalej. Ci ogłuszeni. Okej, okay, to się zainteresowanie takie jakby, no ale się nie rusza, to mi akurat na rękę. Dobra, ten się też na szczęście nie rusza. Ten przez jeszcze 3 tury jest wyłączony z jakichkolwiek ruchów, tak więc to mi jak najbardziej na rękę. Ten na glebę. No, wolałbym go schować, no ale nie chcę tu stoi w takim razie. Bun, dwa ruchy. No tak średnio, ona w jeden. Dobra, przedtem już kurde wolę zrobić zapis. Bo pamiętajmy, że jeśli on jest zainteresowany, teraz ją wyhaczy, to będzie alarm. No i niestety wyhaczył. Że czemu mam taki chujowy zasięg wzroku? Tutaj tego nie kumam. Czy mogą coś zrobić? No, mikre szanse. A bo to jest ten górnik, którego mam zatrzymać w ogóle. Dobra, no mam mikre szanse, że go z takiej odległości zatrzymam. Nawet nie będę próbował tego zrobić, nie? Dobra. Bo on mógłby podejść i go ogłuszyć w sumie. Spróbujmy. Dobra, dobra, wiem, że on tam jest. Idź. Czy ten się zainteresuje? Okay, więcej typiarzy. Zainteresował się, ale niewiele poza tym. W takim razie cywil dostaje gonga, żeby siedział cicho. Ona ma dwa ruchy. Czy ona ma taser z tego... Nie, ma taser jeszcze na cooldownie. Ale możemy spróbować tego typa zgarnąć z dystansu. Wysoka szansa procentowa,
że go zgarniemy od razu. Jeszcze wyższa, że chociaż będzie stał w miejscu, nic nie robił, ale ja go wolę zgarnąć, więc dobra. Ponownie robimy taktyczny zapis. Czy się uda? Dał się za pierwszym razem, lubię to. Dobra, teraz ten ma jeden ruch. Niech się schowa, niech ten ruch też użyje. Trochę dalej widzimy. Okej. Okay. Jak to wygląda z nim? Bardzo ładnie, on sobie przeszedł dalej i nikt nie zauważył tego głuszonego ziomka, także... Mój bien, to lubię. Tu jest drugi robot, tu jest drugi taki górnik. Więc dobra. Tego cywila skuwamy. Cyk. Rogue. Czy to jest kryta? No jest, ale nie od tej strony, którą bym chciał, żeby była kryta. Dobra, to ona niech przejdzie tutaj. Dobra, wizję dalej na niego mamy. Panini, ty tego typa tutaj skuj. I teraz przydałoby się dostać nim tutaj. To właśnie, jest taki jeden drobny knif, że tam jest dwóch typiarzy, nie licząc tego, obok siebie. I tak, Panini, tak samo jak oni, ma granat ogłuszający. Ale co mi po tym granacie, jeśli to może wprowadzić praktycznie alarm w całej okolicy? Ja nie chcę, żeby tutaj wybuchł jeden wielki alarm. No ale chyba będę zmuszony, aby go ogarnąć. To wygląda tutaj. Też wysokie szanse, ale ponownie. Taktyczny zapis poproszę. Pięknie. Dobra, ona stoi w takim miejscu, że nie powinno się nic stać, ale w razie W mam zapis. Teraz Panini. On ma zatrzymanie? Nie ma, czyli on najwyżej, Taser ma też na odładowaniu. On musiałby tu podejść i tego typa ogłuszyć. Od razu, ewentualnie tego. No ale dobra, on mnie, jak ja pójdę tędy, to ten mnie w sumie nie zauważy. Tam jest dalej jeszcze jeden gościu, ale mnie interesuje na razie to ciało. Więc dobra, idziemy tutaj. Kurde, ten może mi zauważyć. I tu jest dwóch typiarzy właśnie. Dobra, gong. I dobra, w razie W mam zapis z przed zatrzymaniem tego gościa. Okej. Okay. Czy coś się... Czy teraz tak, ten jest ogłuszony. Czy ten pójdzie niżej? Nie, ten się cofa, także bardzo bueno. Mi to bardzo na rękę. Ci mnie tutaj w ogóle nie zauważają. To jest jeszcze lepsze. Tak więc tego proszę mi skuć. Teraz ja się chcę tutaj schować. No mógłbym. No, ale jednak wolę mieć te trzy ruchy, więc niech on nic nie robi. To wygląda tutaj. To jest robotnik. To jest tylko tych trzech. Gdzie ten stoi tylko przy maszynie i nie robi nic więcej, więc dobra. Spróbujmy się tu wbić. Czołem. Tam jest kolejny. Tutaj zgarniamy znowu jakiś taki ala dezodorant, czy cokolwiek to jest. Temu sprzedajemy gonga w kaczan. Pięknie. No, a Rog jest w jeszcze lepszej sytuacji, ponieważ ona może temu gościowi sprzedać gonga w kaczan. I od razu go zaaresztować. Więc pięknie. Dobra, już niech też to zużyje. Dla świętego spokoju po prostu, żeby być mniej zauważalnym. Okej. Ten sobie tutaj wędruje, ale on jest nieszkodliwy. Okej. Dobra, Boon, tego aresztuj. Pięknie. I on tutaj niech stoi. Rogue, ty się przesuń tutaj, do tego, nie wiem, klasera może?
Kolejny robotnik. Okej. Okay. Co to jest? A nie, stwarzasz muzyczny, okej. Okay. W sumie właśnie, czym ja tak jako klaser potraktowałem, skoro klaser to było po prostu książka, to była nic więcej. Dobra, tutaj na kolejną turę oni będą się mogli nimi zająć. Dobra, on tutaj zgarnie dżemik. Zgarnie dżemik. Dobra, ja bym chciał użyć granatu. No to i sięgnę. Ale, czy użycie tego granatu ogólnie wywoła alarm? Albo chociaż zainteresowanie kogokolwiek? Zobaczmy. Granat. I tu. No bo oni są w sumie oddaleni, więc to nie powinno wywołać alarmu. Okej, okay, na dwie tury są wyłączeni. Dobra, mam zapis. Zobaczymy. Czy będzie alarm? Nie ma. Pięknie! I to chciałem, kurde, właśnie zobaczyć. Brak alarmu. Więc dobra, najpierw Panini. Ono tutaj w dwa ruchy niestety podejdzie. On... Zatrzymania nie ma. Czy to jest problem? Dość duży problem. Okej, okej. To zera też nie mam. Czyli mogę albo jednego zaaresztować, albo drugiego, albo jednego ogłuszyć. Niestety. Kurde, czemu ten granat w tej części tylko na dwie tury unieszkodliwia? To jest takie głupie. W poprzedniej turze normalnie to, kurde, działało przez ten... Działało to normalnie przez trzy tury. Dobra, ten w sumie chodzi chyba tylko w te dwa miejsca, no ale Steel chyba jednak nie podchodzić bliżej. Zobacz, poczekajmy tę jedną turę na rozwój wydarzeń. Zobaczmy, gdzie pójdzie ten drugi gościu. W drugą stronę, pięknie. Dobra, czy ja jestem w stanie podejść tutaj? I tak, on... Jeszcze raz, tak. On nie ma zatrzymania. Nie ma też tazera gotowego. Ale czy ja jestem w stanie do tego typa podejść po cichu, tak żeby on się nie zorientował? Jestem. Pięknie. No to... Pała w ryj. Czy tam gong na kaszon, jak to lubię mówić? Teraz tutaj... Też gong na kaczan. I od razu aresztujemy. Pięknie. No a Boon w takim rozrachunku, niech się przeniesie tutaj do przodu. Okay, kogo wypatrujesz? Tutaj tego gościa. Dobra, w takim razie przesuń się tutaj. Teraz tu. No niestety, zainteresował się. No ale Boon będzie miał trzy ruchy w kolejnej turze, więc... Okej, dobra, gościu nie podchodzi. Nie, podchodzi jednak, okej. Kurde, ten też podchodzi. Czy Boon ma aresztację? Ma aresztację z dystansu. Niska szansa. Jak się pokaże, to będzie jeszcze niższa tak naprawdę. No Stazera go nie mogę stegować, no bo będzie, kurde, momentalnie przypał. Więc dobra, najpierw się tym zajmijmy. Czyli tak, tego sobie ładnie aresztujemy. No i generalnie możemy tak poczekać. Bo wiadomo, nim potem się tu muszę wrócić, żeby to ogarnąć, nie? Więc dobra. Czy ja ją chcę wysyłać? Nie bardzo. Dobra, w razie gdyby coś się zjebało, no to... Zrobię sobie zapis, kończymy turę. Okej, okay, jesteście zainteresowani i wracam do takiego normalnego patrolu. Spoko. Jak to wygląda z nią? Nawet ciekawie. Okej. Teraz tutaj. Wysoka szansa procentowa. Dobra. Nice, udało się. Nie musiałem robić zapisu. Mam ich wprawdzie w nieskończoną ilość, no, ale jednak... Wolę co chwilę nie wchodzić w zapis, nie? Mogę go zaaresztować? Mogę, ale on też tutaj sobie tylko tak patrzy. A ten? Ten ma równe 50 na 50, ale ten jest większym zagrożeniem, więc...
W tym przypadku akurat niech będzie ten zapis. Zobaczmy. No niestety nie udało się. Próbujemy raz jeszcze. Ponownie się nie udało. Okej, za trzecim razem wyszło. Spoko. Teraz Panini. A on tutaj dwa ruchy niech wykorzysta, żeby tego gościa spałować. No i na trzeci ruch. Ha. W sumie właśnie, bo to nie wymaga ode mnie ruchu takiego osobnego, więc dobra. Podejdźmy tu w takim razie. I teraz tak, tego skujemy, tamto podepniemy, bombeczkę. I zabieramy ciało. Jak rozumiem, mam też wszystkich tych typiarzy tak po prostu stąd wyprowadzić. Czy to jest jedno jedyne miejsce? Nie, tu jeszcze muszę zategować. Rogue ma takie sobie. Jeszcze. Paczuszka! Paczki dawno nie było. Dobra, to zeruj. Ty, kurde, dawaj po tę paczkę! Co tu może być? Aresztujemy gościa. Jak te moje cele wyglądają jeszcze raz? Muszę sprawdzić. Nie tutaj, tylko tutaj. Odzyskaj ciało. No to ciało mamy tutaj. Umieść ładunki pod pompą i w obszarze wiertniczym. Okej, no to mamy tutaj pompę, tam jeden obszar wiertniczy. Okej, jeszcze z górnikami się nie striggerowało, czyli jeszcze... Właśnie, pytanie, czy to jest ostatni górnik? Bo jeśli tak, no to ten w kolejnej turze jest aresztowany i target powinien być gotowy. Jeśli nie, no to nie bardzo wiem, co dalej robię. Dobra. Ogarnijmy to w taki sposób. Tutaj oczywiście... A nie, to jest telewizor! Dziwne, no niby telewizor, a wygląda jak wielka paczka. Można. Ty też podejdź. No i ty podnieś typa. Okej. Okay. No i podejdź tu. Wiadomo, ja i tak muszę tutaj wrócić tym gościem, więc tu akurat może poczekać. A właśnie, tu jest jeszcze gościu, to jest ten problem. Kurde, daleko mogę iść z tą paczką. Dobra, najpierw ona, niech zgarnie typa. Czy to jest ostatni górnik? Chyba nie. Nie, czyli jeszcze gdzieś jest jedna osoba. Zakładam, że pewnie tutaj gdzieś. Tak, tu obok tego stał jeszcze ten gościu, z tego co kojarzę. Ona niech podejdzie bliżej, żeby być tutaj na support. Boon. No... On na razie niech podejdzie tutaj. Bo wiadomo, ja nie chcę tego telewizora uszkodzić, bo to jest naprawdę duży zastrzyk gotówki. Dobra, ten z tego co wiem, to chodzi tylko tutaj po linii poziomej. No ale jednak lepiej by się chyba zbytnio nie wychylać, więc... Niech tu stoi. Okej, czy to by się udało jako pani nie ogarnąć? Myślę, że tak. Okay. Tego jesteśmy wystarczająco daleko, żeby nie tracił, żeby nie miał zainteresowania. No i ten jeden ruch sobie zostawimy. No, tak jak mówiłem, po linii poziomej tylko się porusza. Więc dobrze, teraz wysyłamy ją. Okay. Prosto to powinna na plecki. Tu jest gościu właśnie, o którym mówiłem. Ten dostaje pałę w ryj. Pani niepowolutku się wycofuje. Ten jeden ruch, czy chce jeszcze wykorzystać? Nie, raczej nie. Dobra, tutaj zgrabnie przemykamy sobie za pleckami. Okej, okay, jak to wygląda u niej z taserem? Za 5 tur dopiero się naładuje. No ale też ten górnik się nigdzie nie wybiera, więc tego skujemy i odczekamy turę. Będzie cacy.
tutaj kolejny zapis, tak po prostu, żeby był. Okej. Dobra. Także najpierw bun. Jak sobie przemknie. Ja to powinien być chyba ostatni w ogóle górnik właśnie w całej tej miejscówce. Ale patrzcie, chyba się wyrobimy poniżej tych 40 minut w tym odcinku. Dobra, to już możemy podejść od razu na koniec, żeby już w kolejnym turze tego zrzucić ciało tego, czy ciało, zrzucić ten telewizor. No ale ciało chyba też uda nam się zrzucić. Tak myślę. Tak, idealnie. Także pięknie. Tego typa kujemy. No i pięknie. Koniec tury. Teraz tutaj paczkę odkładamy. Done and done. Tu. No i pyk. No i dobra. Faruchy przejdź z powrotem. Panini. Odłóż ciało syna też tutaj. Ej, no stary, co to było? Ale jakiś szacunek dla ciała, nie? Ja wiem, że to jest tylko martwe ciało martwego człowieka, no ale weź tak nie rzucę nim jak kupą gówna, no, come on! Dobra, pałeczka. Czy chcę go od razu aresztować? Nie muszę. Okej. Teraz Boon przejdzie tutaj. I Boon niech będzie szedł tutaj. Dobra, ona niech tego aresztuje i zgarnia apteczkę. Okej, tak, ja sądziłem, to jest ostatni górnik. Więc ona niech podejdzie tu, zgarnia małą apteczkę. No a pani niech powoli progresuje właśnie w tamtą stronę. Także zobaczmy, tu mamy jedno do podłożenia. Tu jest drugie. I w sumie to są chyba jedyne dwie miejscówki, gdzie mam to podłożyć. Tak myślę, no ale w sumie każdy ma ładunek wybuchowy, więc... Czy są tylko dwie miejscówki? Dobre pytanie. Rogue, weźmy tam towarzysz. Ja myślę, że jak każdy ma ładunek wybuchowy, no to raczej powinny być trzy miejscówki. A, tu jest! Tu jest chyba trzecia. Tu albo tu. Jedna z tych dwóch miejscówek będzie chyba trzecia. Pompę. No, to tę pompę mamy z głowy, teraz szukajcie obszaru wiertniczego. Dobra, no to Boon niech się już powolutku wycofuje stąd. Zobaczmy, podejdę sobie tutaj jako panini. Zobaczmy, czy to się oznaczy. O, nie oznacza się ogniwo. Ciekawe. Czekajcie jeszcze raz. A nie! Dobra, jedna pompa i obszar wiertniczy. Dobra, czyli to bez znaczenia. No to wychodzi. Okej. Dobra, nie wiem, czy ja muszę sam ich ewakuować, czy to się będzie koniec misji. Czy to się zakończy wraz z podłożeniem ładunku za ta misja, ale no jak mogę ich tam lekko cofnąć, no to lepiej to jednak zrobić. To już wiecie, jest o tyle mniej do robienia, nie? Zobaczmy. Roger. Nie, dobra, koniec misji. Zobaczmy. Okej, w pełni splądrowane, zadanie wykonane. Wszyscy aresztowani. No i kopalnia poszła w pizdu. Także świetnie. Zobaczmy. Fuchs czy kameleon? Kameleon. Wiesz, no to jest ten minus, bo ja właśnie staram się nie strzelać za bardzo, nie? A jak już to z tłumikiem, no ale... Jak już strzelam, to raczej osobą, która ma, wiecie, ten specyficzny talent, który właśnie mi... Który mi pozwala na... idealne wycelowanie tam, gdzie chcę wycelować. Czyli właśnie w rękę, po nogach i tak dalej. Jeśli spróbuję strzeli ponownie, lepsze w unikaniu. Mamy kameleona. Punkcik w strzelanie. Ładnie, kolejny level. Fuchs czy paląca zemsta.
Żalko to odprowadzam do takiej sytuacji, więc... będzie fuks. Kolejny punkcik. Jak to wygląda? No, kolejnego levela nie będzie, ale jest też blisko. Żeby mieć... 600 tylko, ale patrzcie, połowa tego tylko za telewizor, nie? Okej. Czy chcę zatrzymać? Dobra, nie, bo to jest mało. No ale damy im 25%. 115 jeszcze dostaliśmy za samą misję. Okej, teraz... O, zaś tutaj coś się dzieje. Dobra, czyli tutaj mamy co? DDM. Supermarket. Okej. A tutaj? Okej, obrona studia chyba będzie. Okej, ale ochrona, że będziemy strzelać? Czy ochrona po prostu? W sensie, że wiecie, że mamy czekać i aresztowywać kolejno typiarzy. Jak kurde będzie strzelanie, no to trochę kiepawo. Dobra, tazerów i pałek mam wystarczająco. Fetrychów nigdy mało, ale jakieś priorytety trzeba mieć, nie? Dobra, magazynek do karabinu poproszę, bo tego mam mało akurat. Samych karabinów i strzelbę też mogę sobie kupić. No i równo 2000 już mam, ciekawe. Czy ja chcę coś więcej? Nie, chyba nie. Dobra. W razie kupujemy. No dobra. To w kolejnym odcinku my się zajmiemy się tym poboczniakiem właśnie z tym studiem. No ale w tym ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Cześć!